Dopiero co rozmawialiśmy w czerwcu, pytałem cię, czy jest szansa i jak duża jest szansa na piękne bramki w barwach Rakowa. No i odpowiedź przyszła bardzo szybko. To było kapitalne uderzenie, tego ci gratuluję. Jak możesz opisać tę bramkę ze swojej perspektywy? No jak mogę opisać? No, idealna wrzutka Stratosa. Kunik mi krzyczał, żebym mu zostawił piłkę, ale wcześniej już zostawiłem taką i stwierdziłem, że dobrze by było coś uderzyć i fajnie, że to wpadło. Można powiedzieć, że jesteś człowiekiem od bramek takich specjalnych, wyjątkowych w ostatnim czasie, bo w zeszłym sezonie twoja bramka została uznana najlepszą bramką sezonu. Jak to wygląda? Ty masz jakąś taką wizję, jak uderzyć taką piłkę? Dużo grasz, nie wiem, FIFA? Jak to wygląda? Nie, wcześniej gdzieś za mało lata ćwiczyłem takie strzały na boisku, na podwórku. No i co, no gdzieś teraz to przychodzi, to wychodzi i cieszę się, że takie bramki wpadają, bo myślę, że to i dla mnie i w sumie dla widzów fajna sprawa, jak takie bramki można oglądać. No to oczywiście czekamy na kolejne takie trafienia. Już wracając do samego spotkania. Ten mecz w pierwszej połowie był nerwowy, wyrównany. Mieliśmy swoje okazje, ale dopiero to twoja bramka, można powiedzieć, że no była takim chyba kluczowym momentem, która no sprawiła, że później poszliśmy wszyscy razem po zwycięstwo. No tak jak mówisz, gdzieś w pierwszej połowie brakowało nam tego wykończenia, gdzieś może ostatniego bodania, ale cieszymy się, że właśnie w końcówce nam się udało strzelić bramkę na 1-0, bo po prostu dzięki tej bramce w drugiej połowie mecz się troszkę otworzył i grało nam się łatwiej. No to teraz można jeszcze powiedzieć, że takie zwycięstwo no dodatkowo smakuje i daje taki komfort psychiczny przed tą przerwą reprezentacyjną, bo łatwiej będzie się przygotować do kolejnych spotkań. No tak jak mówisz, zakładaliśmy sobie cel 6 punktów w tych dwóch ostatnich meczach przed przerwą na kadrę i w świetnych humorach możemy teraz zjechać na kilka dni do rodzin, odpocząć i przygotować się jak najlepiej później już do meczu z Widzewem. Fabian, raz jeszcze gratuluję bramki i zwycięstwa. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.